to może my jako mieszkańcy jesteśmy potrzebni radom dzielnic do likwidacji ich działań. Może program dzisiejszego spotkania proponuję tak, że ja wstęp taki krótki przygotowałem, analizę kilku danych, myślę, że ciekawych, które mogą przysłużyć się do naszej dyskusji, rozmowy. Później oddam głos panu Adamowi Głowaczowi. Zapewne wszystkim państwu znany, zasłużony społecznik, jeden z inicjatorów powstania Rad Dzielnic w Lublinie. Myślę, że bardzo dużo ma wiedzy i ciekawie nam się tutaj w tym temacie zaprezentuje. Następnie o zabranie głosu poproszę pana doktora Andrzeja Jurosa, który też przygotował prezentację. Dzisiaj pan doktor chyba już był kilkanaście razy w mediach, wypowiadał się ten temat, tak myślę, że wypowiedź równie będzie interesująca. Następnie zachęcam do dyskusji, do wypowiedzi, do zadawania pytań naszym ekspertom i na zakończenie zapraszam na poczęstunek tam przy stole, jest przygotowany. Zatem kilka słów wprowadzenia. Tu przygotowano się już kampanie wyborcze do Rad Dzielnic. Już zaczynam przypominać powoli kampanię przynajmniej prezydencką w wyborach do Rady Miast, prezydencką w mieście. Nawet dochodzi do tego, że kandydaci zaczynają wieszać swoje billboardy. Przygotowałem taką analizę przedwyborczą w 11 dzielnicach. To są wybrane dzielnice, te dzielnice, w których Fundacja Wolności realizuje monitoring funkcjonowania rad dzielnic. Zresztą jest to nasz projekt realizowany dzięki wsparciu z programu Obywatele za Demokrację, czyli Związku Środków Norweskich. Z grupą wolontariuszy lokalnych strażników przyglądamy się działaniu, funkcjonowaniu rad dzielnic w Lublinie. I przygotowujemy z tego wnioski, to też będziemy prezentować w ciągu kolejnych miesięcy. Tutaj mamy wybrane dane z dzielnic Bronowice, Czechów Południowy, Czuby Południowe, Dziesiąta, Kalinowszczyzna, Konstantynów, Poniewoda, Szeroty, Śródmieście, Węgiel Południowy, Wieniawa, czyli są to różne dzielnice, małe, duże, tworzone w centrum miasta na uboczu. I tutaj tak się zastanawiałem, jak można sprawdzić to, czy dla nas mieszkańców te rady dzielnic są potrzebne, więc przygotowałem takich kilka analiz dotyczących tego, czy my jako mieszkańcy chcemy w tych radach dzielnic się znaleźć. Tu jest zestawienie z trzech ostatnich wyborów 2006, 2011 i tegorocznych na temat liczby kandydatów w tych dzielnicach. Nie ma tutaj, ogólnie liczba kandydatów w tym roku jest trochę wyższa niż w roku 2011 i prawie o 50% wyższa niż w 2006 roku, czyli ogólnie tendencja jest wzrostowa, ale w różnych dzielnicach to się różnie układa. Na przykład na Czechowie Południowym w 2006 roku nie było wyborów akurat, w 2008 było 28 kandydatów, w tej chwili 42, czyli jest duży wzrost, ale są też dzielnice, gdzie liczba kandydatów spada. Na przykład Czuby Południowe w tym roku 23 osoby się zarejestrowały, 5 lat temu było to 36. Następnie to, co może jest bardziej wymowne, czyli liczba kandydatów przeważających na jeden mandat. Mamy to dzielnice, gdzie jest 15 członków Rady Dzielnicy, są takie, gdzie jest 21. I okazuje się, że tutaj jest, również są rozbieżności. W tym roku jest grupa dzielnic, gdzie jest po dwóch kandydatów na jeden mandat, czyli jest stosunkowo trudno zdobyć ten mandat. To są na przykład Bronowice, Dziesiąta, Konstantynów, Węgiel Południowy, ale jest też grupa dzielnic, gdzie tych kandydatów przez jeden mandat jest mniej niż półtora. Czyli jest to stosunkowo łatwo zdobyć mandat radnego, na przykład Czuby Południowe, Szerokie, czy na przykład Wieniawa. Myślę, że ostatnia grafika będzie bardzo ciekawa. Sprawdziliśmy, czy osoby, które obecnie są w radach dzielnic w tej kadencji, są członkami rad dzielnic, czy kandydują w tych wyborach, które będą w niedzielę. Czyli czy osoby, które obecnie są członkami rady dzielnic, uznały, że to jest celowe, że to ma sens, żeby dalej kontynuować swoją pracę w radzie dzielnicy. Co się okazuje? Na przykład w dzielnicy Wieniawa z 15 członków Rady Dzielnicy tylko troje teraz kandyduje. 12 osób z jakichś przyczyn w tych wyborach nie chce kontynuować swojej pracy w Radzie Dzielnicy.
tutaj jest pokazane od właśnie najmniejszej do największej. Najwięcej na Kalinowszczyźnie ten odsetek jest największy z 21 członków obecnej, teraz tej toczącej się kadencji Rady Dzielnicy, 15 kandyduje ponownie. Średnio wychodzi na to, że połowa osób, które były w radach dzielnic, nie kandydują teraz. Czyli z różnych względów uznały, że to nie jest im potrzebne, że mają coś innego do roboty. Może, że te kompetencje dla dzielnic są mało istotne. Myślę, że tutaj nasi eksperci będą mogli więcej na ten temat powiedzieć. To są dane statystyczne. Kwestia tego, żeby wyciągnąć z tego wniosku. To tyle słowem wstępu. Teraz oddaję głos panu Adamowi. Ja się Adam Głowacz, w samorządzie osiedlowym działam od 20 lat, praktycznie od pierwszej rady osiedla, bo tak się nazywały na początku te rady. Właściwie od Brunowic zaczęło się powstawanie rad dzielnic. Pierwsza rada dzielnicy powstała jako rada społeczna bez zgody Rady Miasta. Było to w roku 1953. W czerwcu powiadomiliśmy tylko władze miasta, że robimy zebranie ogólne mieszkańców i na tym ogólnym zebraniu mieszkańców powołaliśmy społeczny zarząd dzielnicy Brunowicy. Była taka trochę sytuacja dziwna, bo władze miasta formalnie nie zaakceptowały wyboru tej rady i tego zarządu, natomiast wszyscy liczyli się z naszym głosem, a więc nasze pisma kierowane do władz miasta, województwa były załatwiane tak, jakbyśmy byli formalnie wybrani. Przypuszczam, że ten taki nacisk oddolny bronowicki spowodował, że już w roku 1954 powstała pierwsza rada osiedla Hajdów Zadębie, już formalnie, a w roku 1955 już powstało 6 rad dzielnicowych, w tym również i Brunowice, jako formalnie wybrana rada zgodnie z ordynacją wyborczą i uchwałą Rady Miasta Lublina. W 1955 roku powstały jeszcze 3 dodatkowe rady, także do 1996 roku było około 10 rad dzielnic. Chcę powiedzieć, że w tamtym okresie, to była druga kadencja Rady Miasta, bardzo aktywnymi radnymi za powołaniem tych samorządów osiedlowych byli dwaj radni. Pan dr Leszek Daniewski, który wtedy był przewodniczącym Rady Miasta, i pan Zbigniew Muszyński, który był przewodniczącym Komisji Samorządności. Oczywiście wspierał tych dwóch panów radnych bardzo mocno zastępca dyrektora do spraw organizacyjnych, pan Jan Rybojan. I ta trójka właściwie to są ojcowie chrzestni powołania rad dzielnic osiedli, a teraz dzielnic mieście Lublinie. Już w drugiej kadencji miasto zostało przez pana dyrektora Rybojada jakby na mapie podzielone na ilość jednostek pomocniczych. Oczywiście te jednostki pomocnicze w ilości 27 nie powstawały od razu w roku 97 czy 8, nieco później, ale już mniej więcej były zarysy granic. Oczywiście te granice tworzono w różny sposób, troszkę historycznie, trochę tam według jakiejś kultury zamieszkania, obyczajów, starych nazw, tak jak Kalinowszczyzna, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny. I co chcę powiedzieć, że przy pierwszych wyborach rad dzielnicowych sytuacja formalna wyglądała w ten sposób, że oto do Rady Miasta wpływał wniosek mieszkańców, około 50 osób, 100 osób, którzy prosili o powołanie Rady Osiedla, później Rady Dzielnicy. Oczywiście na tym wniosku musiała być pokazane granice tej części miasta, która jest przedmiotem wniosku, no i opracowany statut. A więc pierwsze statuty dla tych pierwszych 10 rad dzielnic opracowywały, nazwijmy to, grupy inicjatywne w poszczególnych dzielnicach czy poszczególnych osiedlach. Te statuty były oczywiście następnie zatwierdzane przez władze miasta. Oczywiście te statuty były początkowo skromne w
nie tyle w treści, ile w objętości, później rozrosły się do wymiarów obecnych, dużych, powiedzmy, ksiąg, zarówno jeśli chodzi o opis formalny, jak i o sposób powoływania rad i dzielnic. W pewnym momencie, w czasie czwartej kadencji Rady Miasta, były takie tendencje rozwiązania. Najpierw zlikwidowania diet dla przewodniczących zarządów. Chcę podkreślić, że w radach dzielnic, osiedli czy dzielnic, wtedy używał słowa dzielnic, bo teraz są rady dzielnicowe, pewne uposażenie jako dietę ma tylko przewodniczący zarządu. Cała reszta to są tak zwani działacze społeczni bez żadnych ekwiwalentów. W niektórych radach jest taka niepisana zasada, że przewodniczący zarządu dzieli się trochę tą swoją dietą z innymi członkami, no najczęściej z przewodniczącym czy przewodniczącą rady, czasami jeszcze tam z jakąś osobą, ale jest to zła praktyka. W większości rad dzielnic przewodniczący zarządu nie dzieli się swoją dietą, utrzymuje najwyżej w ramach tej diety, robi tam jakieś poczęstunki, opłatki czy coś w tym rodzaju, natomiast opłaca tam czasami za napisanie, przepisanie na maszynie, natomiast nie ma nieformalnego podziału. Jest to z mego punktu widzenia, i myśmy występowali już w trzeciej kadencji, a bardzo mocno w czwartej kadencji, ażeby sposób finansowania w radach dzielnicowych był trochę inny, to znaczy zmniejszyć dietę przewodniczącego gdzieś o połowę, natomiast drugą połowę i część i powiększoną o jakiś tam procent, około 50%, przeznaczyć na pozostałych członków rad dzielnic. W zależności, największą część oczywiście otrzymywałaby tej drugiej połowy przewodniczący rady, natomiast członkowie rady otrzymywaliby ekwiwalent, tak jak jest w wielu organizacjach, stowarzyszeniach, za udział w posiedzeniu rady. Ten problem w piątej kadencji już miał być rozwiązany za pana Wasilewskiego, ale nastąpiły znowu jakieś tam zgrzyty na poziomie przewodniczących zarządów, no bo ich dieta by ulegała pewnemu zmniejszeniu. Także ten podział finansowy pozostał do tej pory tylko dla przewodniczącego zarządu. Gdyby część tych środków była jednak przeznaczona w jakiejś formie dla pozostałych członków, chociażby za obecność na posiedzeniu Rady Dzielnicy, wydaje mi się, że posiedzenia Rad Dzielnicy byłyby w większym komplecie. Rady Dzielnicy składają się z 15 i 21 osób, w zależności od wielkości mieszkańców. Na początku jest taki hura optymizm i są frekwencja na tych radach, na posiedzeniach jest dość duża i z czasem ta frekwencja maleje do tego stopnia, że trudno czasami uzyskać kworum do podejmowania uchwał. A więc jest to jeden taki mankament, który powinien być usunięty. Chcę państwu powiedzieć taką dziwną rzecz, że właściwie jak ktoś jest w Radzie Dzielnicy działaczem społecznym, to te sprawy widzi bardzo mocno i w sposób taki jaskrawy przedstawia władzę miasta. Natomiast kiedy już awansuje do Rady Miasta, to o tych sprawach zapomina i właściwie wszystko biegnie po staremu. Jest jeden bardzo ważny aspekt, ja tu słyszałem troszkę rozmowy pana doktora. Otóż uchwała o samorządzie terytorialnym mówi, że jednostkom pomocniczym może być przekazywane w zarządzaniu część majątku gminy. Myśmy, kiedy byłem przewodniczącym trzeciej kadencji, wystąpili o przekazanie części majątku gminy. Co to znaczy? To znaczy Dom Kultury, targ, boisko szkolne, jakieś takie inne rzeczy, którymi Rada Dzielnicy z powodzeniem mogłaby zarządzać. Niemniej jednak prawie, że to było załatwione, ale temat był przy końcu kadencji i ostatecznie nie został załatwiony. Od czwartej kadencji już było cicho i do dzisiaj w zasadzie jest cicho. Chcę mocno podkreślić i tutaj apeluję do państwa z pracy, do pana doktora, który te sprawy bada bardzo dokładnie, że
należy, nie wolno się bać, że rady dzielnicowe nie poradzą sobie z zarządzaniem tego szczątkowego majątku, gminy, w zarządzaniu takich rzeczy, jak mówię, biblioteki, boiska szkolne, czy tego rodzaju targ, tego rodzaju rzeczy. A więc to ożywiłoby bardzo działalność rad dzielnic, bo w tej chwili kompetencje rad dzielnic jeszcze są jako tako zapisane w statucie, przy czym statut już jest jednakowy dla wszystkich rad dzielnic, natomiast wykonywanie i realizacja tych kompetencji jest w zasadzie bardzo ograniczona. Często jest ograniczona, nie wiem, przez lenistwo urzędników, czy celowo, mianowicie sprawy inwestycyjne na dzielnicach. No nikt nie potrafi lepiej ocenić, opisać, czy dana inwestycja na dzielnicy jest opłacalna i będzie dobra dla dzielnicy, przynajmniej jako nawet opinia. Niemniej jednak do tej pory, pomimo wielu przyrzeczeń wszystkich prezydentów, ten temat w dalszym ciągu nie jest przestrzegany. Myśmy na Bronowicach przeżyli taką historię, miasto żyło tym tematem, że spółka Więckowskich zamieniła się na kawałki ziemi tam ornej, gdzieś jakoś tam i wzięła sobie jedyny pas zieleni na Bronowicach, zasadzony taki, niektórzy to mogą powiedzieć mały pigaj, ale to nie był mały pigaj, to był bardzo ładny skwer, już za pieniądze gminy usprawniony, ze ścieżkami i nie z gruszki, nie z pietruszki. Zrobiono to w sposób taki tajemniczy, najpierw rok temu zamieniono tylko tereny, prawda, a w tym roku wydano pozwolenie i sprytna firma w ciągu jednego popołudnia wycięła ileś tam prawie 100 drzew, krzewów, że nawet nie było możliwości wezwać policji czy prokuratora, czy coś w tym rodzaju. Udało nam się znowu działaczom jako pewną rekompensatę załatwić. Taki teren zielony mamy, jak ktoś tam czasami odwiedza restaurację kierowców, bo na Brunowicach jest taka restauracja kierowców, nazywa się Chili przy ulicy Pogodnej i za tą restauracją jest taki zielony teren. I w ramach tak zwanych budżetów obywatelskich zgłosiliśmy, żeby tam zrobić taki Hyde Park, jakbyśmy go nazwali po swojemu, mały, został odrzucony, a w tej chwili został przywrócony i mamy zapewnienie, że będzie zbudowany, to znaczy nie ma tego złego, co by na dobry nie wyszło, można by powiedzieć, ale to jest takie skrócone określenie tego zagadnienia. W każdym razie praktycznie z radami dzielnic rada miasta liczy się bardzo, bardzo mało i te rzeczy trzeba po prostu wydeptywać, a nie załatwić, bo jest takie dwie formy. Jedna forma to jest załatwienie, napisanie pisma, zebranie 100 czy 200 czy 500 podpisów i wysłanie do władz. Czasami to daje skutek, częściej nie, a każdą inną rzecz, czy jakiś płotek nawet ochronny, zabezpieczający, to trzeba oprócz tego napisania formalnego wniosku wydeptać w poszczególnych komisjach, poszczególnych poszczególnych urzędników. Mamy taką, znowu daję przykład, 3 lata temu został zbudowany z pieniędzy, bo jak Państwo wiedzą, drugiej kadencji Rady za pana Brełowskiego Rady otrzymywały też pewien limit środków na takie drobne sprawy. Później w trzeciej, czwartej, piątej kadencji nikt, władze miasta nie dawały takich skromnych środków. Od 6 teraz 7 kadencji za pana Żuka znowu rady otrzymują tam po 100 tysięcy złotych na takie drobne naprawy. I Wasilewskiego. No różnie, to jest, ja mówię, rząd. Wasilewskiego się tak. I Wasilewskiego. Tak, no za Wasilewskiego bardzo mało. Może już było, ale ja sobie tak trochę mniej to przypominam. W każdym razie z tych środków, bo to polega to na tym, że rada pokazuje, co zrobić. I byśmy pokazali wybudowanie takiego pasażu od targu obok kościoła. Pasa został zrobiony, a już 4 latarnie, 3 lata i nie można załatwić, trzeba wstydzić, pisać pisma, opisywać, powiedzmy, o dyrektorze zakładu
dróg i mostów, że ma, powiedzmy, jakąś taką cechy oślego uporu i tak dalej. Liczymy, że takimi impertynencjami uda nam się zgwałcić, że te cztery lampy będą postawione, bo jak się zbuduje drogę, no to już trzeba tą drogę też oświetlić. Więc wracając jeszcze generalnie do rady. Proszę Państwa, rady są takie, jak są członkowie rady. Mówi to z pełną odpowiedzialnością. Chcę powiedzieć, że są rady, które mają chęć coś zrobienia i są rady, które lubią się spotkać, wypić kawę, herbaty i właściwie spokojnie żyć bez jakiegoś takiego problemu. Kiedy trzeba było wystąpić z wnioskiem o przekazanie części majątku, to było tylko 7 rad na 27, które z takim wnioskiem wystąpiły. Reszta, a po co, bo to dodatkowe kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Każda myszka swój ogon chwali. Ja no, chcę powiedzieć w ten sposób, jeśli chodzi o Bronowicę, to byłem tym szczęśliwym przewodniczącym, bo byłem przewodniczącym zarządu jedną kadencję, przewodniczącym rady, ale cały czas byłem w tej radzie, że udało nam się załatwić bardzo dużo. No, przykładem takim sztandarowym, to jest wybudowanie krytej pływalni za 20 milionów złotych. Odbyło się to, chcę znowu powiedzieć, że temat ten nie wszedł jako temat normalny prezydencki na forum Rady Miejskiej. Dopiero zebraliśmy tam 2000 podpisów, złożyliśmy jako projekt uchwały obywatelski i to spowodowało, że wszedł do inwestycji miejskich, no i już później jakoś z dużą pomocą, podkreślam, prezydenta Żuka, jeszcze nawet nie prezydenta, tylko jeszcze zastępcy prezydenta, udało nam się